Witam Państwa we wtorek 23 sierpnia i zapraszam na Telefakty. Czas na uporządkowanie sytuacji w opatowskim szpitalu. Ja już 4 tygodnie temu zainteresowałam się sprawą szpitala w Opatowie. Trudny sezon dla rolników. Rok jest wyjątkowo ciężki, warunki pogodowe nie rozpieszczały nas. Sytuacja kadrowa przed pierwszym dzwonkiem. Nie jest zagrożone prowadzenie placówek oświatowych. Trwa sezon dożynkowy. Rolnicy dziękują za plony, ale nie ukrywają, że był to trudny rok. Sektor rolniczy wymaga wsparcia rządowego i stałego monitorowania sytuacji. Sierpień to czas dożynek. Jest to ludowe święto, podczas którego rolnicy dziękują za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy podczas dożynek cieszą się i świętują, choć ten rok nie był dla nich łatwy. Rok jest wyjątkowo ciężki, warunki pogodowe nie rozpieszczały nas. Wtedy, kiedy następował wzrost roślin, zbóż, była bardzo upalna i sucha pogoda. Straty ogromne są w polskim rolnictwie, ale mam nadzieję, że mimo tego uda się jakoś przezwyciężyć te problemy. Nie tylko podczas zbioru zbóż w tym roku widoczne były straty. Wiele do życzenia pozostawiają ceny owoców, które nie mają żadnego odzwierciedlenia do tego, ile pracy i czasu rolnicy poświęcają podczas ich uprawy. Ceny płodów rolnych są naprawdę nie takie, które rolników by satysfakcjonowały. Obserwowaliśmy wręcz zmowy cenowe na rynku owoców miękkich, gdzie cena choćby porzeczki była bardzo niska, która w żaden sposób nie pozwalała zagwarantować opłacalności produkcji. Podobnie rzecz miała się z wiśnią. W tym roku cena wiśni i czarnej porzeczki momentami sięgała 50 groszy za kilogram. Posłowie z województwa świętokrzyskiego doszukują się przyczyn tak niskich cen za owoce. Uważam, że nie są one wynikiem podaży i popytu mechanizmów rynkowych, tych zdrowych, legalnych mechanizmów rynkowych, a jest podejrzenie i także zwracali się do mnie z prośbą rolnicy i sadownicy, którzy zwracali uwagę, że w ich przekonaniu może dochodzić do różnych nielegalnych praktyk monopolistycznych, że zachodzi ryzyko zmowy cenowej. W związku z tym posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z prośbą o zbadanie rynku wiśni i porzeczek. Dostałam odpowiedź od pana prezesa UOKiK-u, który zaprosił mnie już na rozmowy w Warszawie. Mam nadzieję, że UOKiK podejmie odpowiednie decyzje, odpowiednie działania, które w kolejnym sezonie, które po prostu w ten sposób rozwiążą i usuną ten problem. Ci rolnicy, którzy w tym roku podczas zbiorów zbóż czy owoców ponieśli straty, będą mogli liczyć na pomoc rządu, a z deklaracji wynika, że w przyszłości ogólna sytuacja polskiej wsi ma ulec poprawie. W tej chwili jest to szacowanie tych strat. Szacuje się, że to są setki milionów złotych, ale myślę, że Ministerstwo Rolnictwa będzie szukało możliwości pomocy dla rolników. Mamy tą świadomość, że bez zagwarantowania tej pomocy będzie ciężko przetrwać. Obiecywaliśmy, deklarowaliśmy, że dokonamy wszelkich starań, aby na tej polskiej wsi działo się lepiej. Pewne rzeczy, pewne projekty są już wdrażane, choćby ustawa o ochronie ziemi przed spekulacyjnym wykupem, ale także nasz minister rolnictwa, pan minister Krzysztof Jurgiel, podejmował liczne działania także na forum Komisji Europejskiej, aby tym rolnikom, którym dzisiaj nie do końca dzieje się dobrze, aby oni otrzymali odpowiednią pomoc. Nie można zapominać, że polska wieś i ciężka praca rolników jest ostoją wielu ważnych wartości, którymi możemy szczycić się na całym świecie. A skoro o dożynkach mowa, to w najbliższą niedzielę odbędą się dożynki powiatu ostrowieckiego, tym razem w gminie Ćmielów. Nasze dożynki powiatowe w tym roku odbywają się 28 sierpnia. Odbywają one się w Ćmielowie na stadionie, gdzie serdecznie
Państwa zapraszam. Dożynki rozpoczynają się mszą o godzinie 12 w kościele w Ćmielowie. Później po mszy jest mszemarsz na stadion leśny w Ćmielowie. I o godzinie 14 rozpoczyna się ta część oficjalna. Będą wręczone odznaki zasłużone dla rolnictwa. Będzie prezentacja wieńcy i obśpiewanie tych wieńcy z poszczególnych gmin i powiatu ostrowieckiego. Później po tym jest występ zespołu Rudi Schubert Wały Jagiellońskie i na koniec zabawa taneczna. Także jeszcze raz w swoim imieniu, w imieniu starosty pana Zbigniewa Dudy, burmistrza Ćmielowa, pana Jana Kuśmierza, serdecznie wszystkich zapraszam. Wczoraj w Opatowie na sesji Rady Powiatu radni Prawa i Sprawiedliwości pobierani przez poseł Annę Krupkę domagali się odwołania starosty opatowskiego Bogusława Włodarczyka. Zdaniem pani poseł sprawa szpitala w Opatowie wymaga radykalnych rozwiązań. Radni Prawa i Sprawiedliwości podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Opatowskiego zwrócili się do starosty Bogusława Włodarczyka z wnioskiem o zrzeczenie się funkcji i rozwiązanie umowy ze spółką Centrum Dializa, która dzierżawi szpital w Opatowie. Stanowisko radnych Prawa i Sprawiedliwości popiera posłanka Anna Krupka, która 4 tygodnie temu złożyła w sprawie szpitala opatowskiego zawiadomienie do prokuratury. Ja już 4 tygodnie temu zainteresowałam się sprawą szpitala w Opatowie. Zresztą o tej sprawie, dramatycznej sytuacji w szpitalu informowało mnie jedno z lokalnych stowarzyszeń i zdecydowałam się złożyć zawiadomienie do prokuratury z wnioskiem o przyjrzenie się sytuacji w szpitalu powiatowym w Opatowie, ale także złożyłam wniosek do świętokrzyskiego NFZ-u o kontrolę w szpitalu. Później tak naprawdę chaos w szpitalu tylko się potęgował i te doniesienia, także medialne, o tym, co dzieje się w szpitalu, były naprawdę dramatyczne, więc zdecydowałam się także powiadomić o sytuacji, złożyć wniosek o kontrolę do ministra zdrowia oraz do szefa NFZ-u, szefa ogólnopolskiego NFZ-u w Warszawie, ponieważ rzeczywiście to jest bardzo pilna, bardzo poważna sytuacja, wymaga natychmiastowej kontroli, ale także ta sytuacja wymaga rozwiązania. Wstępna kontrola prowadzona w szpitalu przez inspektorów Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała braki w specjalistycznej opiece lekarskiej. Za taką sytuację, zdaniem posłanki, winę ponosi organ prowadzący. Jeżeli pan starosta nie radzi sobie z tymi problemami szpitala, z tak dramatyczną sytuacją, powinien być może przekazać ten szpital do prowadzenia dla innej jednostki, która będzie ponosiła odpowiedzialność, która zagwarantuje mu właściwe funkcjonowanie, które nie będzie naruszało także dobra pacjentów. Radni z Prawa i Sprawiedliwości domagają się rozwiązania umowy ze spółką Centrum Dializa, ale nie wskazują, kto miałby opatowski szpital przejąć. Żadne konkrety nie padają. Posłanka nie popiera prywatyzacji, a właśnie komercjalizację obarcza winą za stan obecny opatowskiej lecznicy. Idealnym by było rozwiązanie, gdyby prowadził szpital w Opatowie podmiot publiczny, ale rzeczywiście ja pragnę także zauważyć, że chciałabym także zauważyć, że to, co się dzisiaj dzieje w szpitalu w Opatowie, pokazuje takie szersze zjawisko, to, do czego doprowadziły rządy koalicji PO-PSL w służbie zdrowia i ich złudna wiara, że niewidzialna ręka rynku uporządkuje wszystko. Absolutnie nie możemy oddawać jej działaniu takich dziedzin, jak choćby służba zdrowia. I to pokazuje właśnie ta sytuacja w szpitalu w Opatowie, czy w innych szpitalach prowadzonych przez spółkę Dializa, która prowadzi szpital w Opatowie, to pokazuje, do czego tak naprawdę prowadzi komercjalizacja służby zdrowia. Starosta Bogusław Włodarczyk, odpowiadając na zarzuty radnych Prawa i Sprawiedliwości i pani poseł, na wczorajszej sesji stwierdził, że w sprawie szpitala podejmie kroki dopiero po otrzymaniu protokołów z prokuratury i NFZ-u. Na ten moment nie widzi żadnych podstaw do tego, aby podać się do dymisji. Takie stanowisko w sprawie opatowskiej lecznicy przedstawia posłanka, natomiast my jutro będziemy rozmawiali ze starostą opatowskim i do tematu jeszcze powrócimy. Coraz częściej policja otrzymuje sygnały o oszustwach internetowych. Wczoraj świętokrzyscy policjanci przyjęli 3 takie zgłoszenia.
Oszustwa internetowe stanowią przeważającą grupę przestępstw, która w bardzo szybkim tempie się rozwija i ewoluuje w coraz bardziej złożone formy. Zakupy w internecie mają mnóstwo zalet. Za pomocą kilku kliknięć szybko, wygodnie i tanio możemy kupić wymarzoną rzecz. Niestety, tak jak łatwo się kupuje, tak bardzo łatwo można zostać oszukanym. Wczoraj policja otrzymała następujące zgłoszenia. W gminie Koprzewnica 51-letni mężczyzna na portalu internetowym zakupił 3 monety z okresu Rosji Carskiej za kwotę 721 zł. Po dokonaniu przelewu otrzymał wymienione monety, które okazały się podróbkami. Po skontaktowaniu się ze sprzedającym, który potwierdził ten fakt, pokrzywdzony na żądanie sprzedającego odesłał na wskazany adres zakupione monety. Kontakt pokrzywdzonego ze sprzedającym urwał się. W Sandomierzu natomiast mężczyzna za pośrednictwem portalu internetowego zakupił klocki dla dziecka, przelał pieniądze w kwocie 815 zł na podane konto. Sprzedający nie przesłał zakupionych klocków, nie zwrócił pieniędzy, a kontakt urwał się. W Staszowie za to kobieta za pośrednictwem portalu internetowego zakupiła telefon komórkowy za kwotę 1500 zł. Pokrzywdzona przelała pieniądze na podane konto i do chwili obecnej nie otrzymała zamówionego towaru i nie może nawiązać kontaktu ze sprzedającą. Rozpoczęło się końcowe odliczanie do roku szkolnego 2016-2017, a w szkołach w nowym roku szkolnym zmiany, m.in. te kadrowe, które dotyczą zarządzających placówkami edukacyjnymi w powiecie ostrowieckim. W kilku szkołach powiatu ostrowieckiego w ostatnim czasie dokonane zostały zmiany na stanowiskach dyrektorów. Jak podkreśla naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Wojciech Lesiak, taki stan rzeczy nie wpływa negatywnie na pracę w szkołach. Nie jest zagrożone prowadzenie placówek oświatowych. W szkołach, w których dyrektorzy zrezygnowali z funkcji, powołani są pełniący obowiązki dyrektora, czyli wicedyrektorzy, którzy pracowali z dyrektorami. Także tutaj nie jest zagrożona praca placówek pod tym względem. Taka sytuacja jest w 3 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego. Liceum ogólnokształcące numer 1, czyli Staszic, jest tam pełniący obowiązki pan wicedyrektor, który był dotychczas, jest teraz pełniący obowiązki dyrektor pan Tomasz Kwiatkowski. Zespół szkół numer 1, czyli ekonomik. Dyrektorem była tam pani Krystyna Biel. Od 1 września pełnić obowiązki będzie pani Małgorzata Węglewicz, obecny wicedyrektor. I Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dyrektorem do końca sierpnia jest pan Gabriel Główka. Od 1 września pełniącym obowiązki będzie pan wicedyrektor Waldemar Szymoniak. Członkowie zarządu powiatu ostrowieckiego na ogłoszenie konkursów, w których wyłonieni zostaną nowi dyrektorzy, mają czas. Ustawa o systemie oświaty mówi jednoznacznie, że pełnienie obowiązków dyrektora szkoły może być nie dłużej niż 10 miesięcy. Także w ciągu 10 miesięcy od powołania pełniących obowiązki będą rozpisane konkursy i wyłonieni dyrektorzy. Którym zarząd powiatu powierzy pełnienie funkcji dyrektorów szkół. Dziś w całej Polsce do matury poprawkowej pisemnej podeszli tegoroczni maturzyści, a w środę, czwartek lub piątek będą zmagali się z egzaminami ustnymi. Zdecydowana większość tych, którzy piszą poprawkę, zmaga się z matematyką, a wyniki maturzyści poznają 12 września. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.